Szanowny panie marszałku, pani premier, wysoka Izbo. Zaraz, chwileczkę, panie pośle. Proszę opuścić, mównicę. Panie marszałku, panie pośle, proszę opuścić mównicę. Panie marszałku, zostało 50 sekund. Panie pośle, powtarzam jeszcze raz. Proszę opuścić mównicę. Wysoki Sejmie, za prowadzenie obrad odpowiada marszałek Sejmu i wywołuje posłów, którzy są w kolejności zapisani. Więc proszę uprzejmie czekać, aż zostaną państwo wywołani. Głos ma poseł Tomasz Szymański z klubu Platforma Obywatelska. Dziękuję za tak ciepłe przyjęcie. Dziękuję serdecznie, panie marszałku. Wysoka Izbo, pani premier, każdego dnia odkrywamy kolejne karty niekompetencji podejmowanych przez rząd pani i pani ministrów decyzji. A chaos, jaki zapanował dzięki ministrowi spraw wewnętrznych i administracji w poszczególnych służbach, tym bardziej o tym świadczy. Jeśli nie jest czystką zwolnienie ze służby, szanowna pani premier, 13 komendantów w 3 tygodnie, jednocześnie gratulując im bardzo dobrych wyników w obrębie działań ich jurysdykcji, to czymże nie jest czystka? Szanowna pani minister, szanowna pani premier, spokojnie to demonstranci KOD chyba mogli demonstrować w momencie, kiedy nie wypowiedział się pan minister Zieliński, który zapowiedział, że będzie totalna inwigilacja wszystkich i realizacja sposobu rekrutacji do KOD-u. Jedynym idealnym przykryciem dla pana niekompetencji było wystąpienie pana ministra Kamińskiego, który przykrył pana niekompetencje i brak możliwości odpowiadania na pytania podczas komisji, panie ministrze. Nie powiedział pan nic. Zachował się pan jak polityk na podrzędnym wiecu wyborczym w mieście powiatowym. Nie takiego ministra oczekuje Polska, nie takiego ministra niekompetentnego oczekują obywatele.